Jeśli chodzi o dodatek, mogę powiedzieć, że z mojego subiektywnego punktu widzenia rozruch silnika lepiej brzmi, szczególnie w warunkach zimowych, w ujemnych temperaturach, przy odpalaniu tak jakby olej szybciej się rozchodził w porównaniu z pierwszym etapem, gdzie był tylko sam olej. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Volkswagen Touran 3, rok produkcji 2018, rok modelowy 2019, silnik 1.5 TSI, Evo Highline, 150 koni, przebieg samochodu 101 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie drugi etap badań dla tego samochodu. Poprzedni znajdziecie w odcinku numer 217. Polecam, bo zawiera dużo przemyśleń na temat optymalnego oleju do tego samochodu. Inicjatorem eksperymentu jest Łukasz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Łukasz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się trzy próbki. Pierwsza próbka to olej świeży Liquimoly 0W30 Top Tech 4210 zakupiony w Niemczech. Dla porównania, jak wypadnie zgodność z informacjami od producenta w porównaniu z poprzednim olejem zakupionym w Polsce. Druga próbka Liquimoly 0W30 Top Tech 4210 zakupiony w Niemczech zmieszany z dodatkiem Liquimoly Motor Pro Tech. Dla sprawdzenia, jak wypadnie zmiana lepkości w porównaniu ze świeżym olejem. Dodatek ten miesza się w stosunku 0,5 litra Motor Protect na 5 litrów oleju. Ja zastosowałem się do tej wytycznej i tak właśnie zmieszałem swój olej w proporcjonalnym stosunku dla 4,3 litra oleju. Trzecia próbka Liquimoly 0W30 Top Tech 4210 przepracowany w połowie eksploatacji około 5100 km. Planuję wymiany jak poprzednio, przedział około 9000 do 10000 km. Próbkę pobieram przez bagnet według informacji z e-maila. Zdaję sobie sprawę, że może mieć to kluczowe znaczenie co do wyników, ale próbkę tą traktuję informacyjnie na zasadzie, czy olej z dodatkiem daje radę, czy może już teraz okaże się, że w moim przypadku i sposobie eksploatacji silnika już coś zaczyna się dziać, a olej będzie trzeba wcześniej wymieniać. Próbkę pobrałem w następujący sposób. Auto po około 30-minutowej jeździe, olej rozgrzany do 91 stopni Celsjusza, po zaparkowaniu kilka minut na obcieknięcie i lekkie przestudzenie silnika i pobór próbki. Do silnika zalany został olej Liquimoly Top Tech 4210 w klasie lepkościowej 0W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jak już wspomniałem wcześniej, zastosowano dodatek do oleju Motor Protect. Rozmieszany zgodnie z instrukcją na 5 litrów oleju, 0,5 litra dodatku Motor Protect. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 5100 km, 95% eksploatacji to miasto, 5% trasa. Dominują odcinki nieprzekraczające 10 km, olej eksploatowany przez 5 miesięcy. W tym etapie brak dolewek, brak płukanek. Czyli główna różnica w stosunku do poprzedniego etapu to połowę mniejszy przebieg plus brak dolewki. W ramach dodatkowych informacji Łukasz napisał tak. Jeśli chodzi o dodatek, mogę powiedzieć, że z mojego subiektywnego punktu widzenia rozruch silnika lepiej brzmi, szczególnie w warunkach zimowych, w ujemnych temperaturach, przy odpalaniu tak jakby olej szybciej się rozchodził w porównaniu z pierwszym etapem, gdzie był tylko sam olej. Być może to zasługa zmiany lepkości po dodaniu dodatku, ale to są moje audiowizualne odczucia. Powiedziałbym, że silnik generalnie łagodniej pracuje. Czy zużywanie się elementów silnika zmniejszy się, tego nie jestem w stanie sprawdzić. W spalaniu paliwa nie zaobserwowałem żadnych zmian. Próbki oleju trzymałem w garażu na półce, miejsce zaciemnione i w miarę suche, garaż murowany. Na początku zastanawiałem się nad zmianą oleju na 0W20, ale po pierwszym badaniu, obejrzeniu filmików z różnych badań i samochodów oraz przekopaniu internetowych forów zostanę przy 0W30. Jednak mam w planie zastosowanie innego dodatku w przyszłości z tym samym olejem, a po wynikach być może zmianę na jeszcze inną kombinację. Zastanawiam się, czy sam model silnika TSI wpływa na to, jak olej degraduje. Widziałem kilka odcinków na kanale, przy podobnym przebiegu degradacja oleju jest podobna i raczej niemożliwe jest wydłużenie eksploatacji. Ciekawi mnie, czy zastosowanie dodatku oprócz dodatkowej ochrony silnika
może spowodować wydłużenie okresu eksploatacji oleju. Jeśli chodzi o eksploatację auta, to jeździłem na benzynie 95, dwa razy stosowałem dodatek do paliwa E10, Liquim Oli E10. W okresie jesienno-zimowym zdecydowałem się na zmianę paliwa na benzynę 98. Dolewka na tą chwilę nie była konieczna, jednak po pobraniu próbki sprawdzę dokładnie stan oleju i dodam ten sam olej z dodatkiem, tak aby już do końca eksploatacji oleju nie trzeba było dodawać oleju. Odnośnie jeszcze tego dodatku, z tego co znalazłem w internecie, podpierając się kartą charakterystyki oraz informacjami z R2D o grupach olejowych, dodatek ten w około 30% będzie składał się z olejów grupy 3HC na podstawie karty charakterystyki. Kwestia, co jeszcze tam producent dodał. Jak sam producent deklaruje, jest tam molibden organiczny i pewnie jeszcze jakiś pakiet dodatków. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, następnie pomiar oleju świeżego wraz z dodatkiem, a na końcu pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 58,6 w 40 stopniach oraz 11,8 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 203. Porównujemy te wyniki z deklaracją producenta, otrzymujemy bardzo wysoką zgodność w temperaturze 100 stopni Celsjusza i różnica na poziomie 2% w niższej temperaturze. I tym samym rozwiązujemy pierwszą zagadkę: porównanie oleju zakupionego w Niemczech z olejem zakupionym w Polsce, wyniki w tabeli. Przechodzimy płynnie do pomiaru próbki oleju świeżego wraz z dodatkiem. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego wraz z dodatkiem jest następująca: 58,8 w 40 stopniach oraz 11,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 199, a to oznacza, że charakterystyka lepkościowa zmienia się minimalnie plus minus 1%. To może trochę zaskakiwać, bo w karcie tego dodatku lepkość dodatku jest dużo wyższa niż oleju, dlatego można było zakładać, że zmiany będą na wyższym poziomie. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość do oleju przepracowanego jest następująca: 59,4 w 40 stopniach oraz 11,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 197. I teraz jakie wnioski? Bardzo dobry wynik. Zmiany na minimalnym poziomie. Porównując je do poprzedniego etapu, przypominam, przebieg był wtedy dwa razy większy. Zmiana w niższej temperaturze jest bez żadnych zastrzeżeń. Jeśli ten stan się utrzyma przez kolejnych 5000 km, to można będzie stwierdzić, że dodatek wpłynął pozytywnie na ten konkretny parametr. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik w teście bibułowym bardzo podobny do tego z poprzedniego etapu. Wnioski zatem analogiczne. Ogólna kondycja oleju to środek skali. Zanieczyszczeń stałych trochę jest, nota niższa niż za ogólną jakość oleju. Dodatkowo warto odnotować poszarpania na strefie dyfuzyjnej. Niezbyt dużo, ale są zauważalne. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. W pierwszej kolejności sprawdzamy zmiany na widmie po dodaniu dodatku Motor Protect.
Generujemy widmo różnicowe. Główne zmiany dotyczą obszaru 3000 do 3600 oraz 1100 na widmie. Dalej oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego. Odejmujemy widmo oleju świeżego wraz z dodatkiem od widmo oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Jakie wnioski? Degradacja dodatków na podobnym poziomie co w poprzednim etapie, natomiast stopień sulfonowania, nitrooksydacji oraz oksydacji dużo mniejszy, miejscami około połowę w stosunku do poprzedniego etapu. Podsumowując, jakość końcowa wyrażona syntetycznym miernikiem to 87%, czyli widzimy, że degradacja oleju postępuje, natomiast jest jeszcze zapasu na około 3 do 5000 km. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!